103,4 Blue FM. Poznań to wielkie, piękne miasto, ale coraz częściej pracujący tu poznaniacy próbują troszeczkę od tej metropolii się oderwać. Wyprowadzają się poza granice naszego miasta, bo tam, jak twierdzą, prowadzą dużo bardziej spokojne, zdystansowane życie. A do Poznania wracają tylko i wyłącznie po to, by tu zarabiać pieniądze. Zapraszam na spotkanie z moim kolejnym niesamowitym gościem. Tym żyje Poznań. Moim gościem w studio jest... Dzień dobry, Agnieszka Wilczyńska. Dzień dobry. Nazwisko mówi coś Państwu? Tym mieszkającym? W gminie Dopiewo na pewno. O tak, bo zajmuje się Pani zaszczytną funkcją. Prowadzę lokalną gazetę Puls Gminy. Jest Pani redaktorem. Tak, jestem redaktorem naczelnym miesięcznika Puls Gminy oraz zajmuję się trochę działalnością społeczną. Jestem również przewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich w Palędziu. Proszę bardzo. Że brzmi to dość archaicznie, ale naprawdę są tam bardzo współczesne i dzisiejsze kobiety. I młode, dodajmy. Tak. Duchem zawsze, ciałem też, w większości. Staramy się integrować lokalną społeczność, przede wszystkim kobiety. Także i przychodzą młode dziewczyny, które niedawno się u nas osiedliły, ale i takie stare wyjadaczki, które tam znają każdy kamień. Puls Gminy to jest bezpłatny miesięcznik dla mieszkańców gminy Dopiewo. Tak. Jeśli miesięcznik, to wiemy, że wyjść raz w miesiącu musi. Tak. Czy w gminie Dopiewo co miesiąc jest o czym napisać? O, zwykle musimy niestety obcinać. Naprawdę? Tak, tematy, bo bardzo dużo się dzieje. Bardzo ciekawych rzeczy. Myślę, że nie tylko w skali Wielkopolski, ale i całego kraju. Może tutaj z kanali nie będę opowiadać, to proszę sobie wejść na stronę www.polsgminy.pl i doczytać. Ale naprawdę ciekawie się dzieje. Tutaj mamy przed sobą wrześniowy numer, wydanie powakacyjne i naprawdę dużo, dużo ciekawych tematów. Porządni radni tam u was. W wakacje się na radach gminy zbierali. Oj tak, były zwoływane. A co uradzili? Takiego najważniejszego. Aktualizacja budżetu oraz aktualizacja tak zwanego WPF-u. Może nie wszystkim to coś mówi, jest to wieloletnia prognoza finansowa. Bardzo ważny dokument dla każdego samorządu, myślę i również dla każdej firmy, jeśli to odnieść do biznesu. No niestety w wakacje nie udało się wszystkiego uradzić. Udało się jedynie skupić na zmianach w budżecie. No teraz we wrześniu czekamy na zmiany w WPF-ie, może korzystne dla naszej gminy, bo z tego dokumentu wynika, co przez najbliższe lata będzie realizowane. No i tak naprawdę wszyscy mieszkańcy trzymają kciuki, żeby to właśnie ich ulice skanalizowano, ich chodnik wybudowano, żeby dzieci poszły do ich nowej szkoły. No ale wiadomo, pieniędzy jest mało, więc pewnie różnie to będzie. Taka mentalność miejska w gminie funkcjonuje? Gmina... Czy właściwie to jest tak, jak wspominałyśmy wcześniej, taka troszeczkę jak koło gospodyń wiejskich, czyli wszyscy się dobrze znamy, mieszkamy w tym samym firtlu. O nie. Nie, nie, każdy sobie rzepkę skrobie. Gmina Dopiewo przez ostatnie 10 lat podwoiła liczbę mieszkańców. Było ich 10, dziś jest ponad 20 tysięcy. Jest to w tej chwili jedna z największych sypialni Poznania i tak naprawdę Poznań graniczy z nami i zaciera się już ta granica między tą naszą wsią a Poznaniem jako miastem. Dzisiaj należy to już, przynajmniej z naszego punktu widzenia, patrzeć jako wielką aglomerację poznańską, gdzie tu jedni mieszkają, śpią, tutaj pracują, tu przejeżdżają się, przemieszczają, tu są urzędy, jest bardzo wiele wspólnych interesów i wydaje mi się, że no, już dzisiaj trudno jest rozgraniczać to. Mhm. Należałoby to potraktować jako jeden wspólny organizm z naszego punktu widzenia. No bo u nas faktycznie ludzie śpią, bardzo dużo czasu spędzają, ale w Poznaniu pracują, załatwiają swoje sprawy, często robią i tam zakupy. No jest to jeden organizm. Dużo się dzieje w gminie Dopiewo dobrych rzeczy, prawda? Dożynki. Dożynki to jest impreza, którą teraz można wyłącznie na wsi spotkać. No jest to tradycyjne... Przepraszam, na Placu Wielkopolskim prezydent Grobelny brał udział w poznańskich dożynkach. Naprawdę, z ręką na sercu. Okej, jest to tradycyjne święto podziękowania za plony, za dobry sezon. I u nas to się odbywa w sposób taki faktycznie jeszcze fajny, wiejski. Czyli są występy kapel ludowych. Można dobrze zjeść. I jest potańcówka na koniec. Jest mnóstwo bardzo fajnych rzeczy, które można tutaj
tym osobom, które dawno na wsi nie były, polecić jako naprawdę odskocznie. Bo warto to zobaczyć i warto sobie przypomnieć, jak to było kiedyś. Dzisiaj pewnie życie w mieście wygląda troszkę inaczej. Mhm. Ja mieszkam na wsi od lat 6. Bardzo polubiłam to i nie chciałabym już wrócić do miasta, przyznam się szczerze, ale rozumiem tych, którym tutaj jest dobrze i chciałabym, żeby to wszystko pośrodkować. Uciekła pani z Poznania? Tak. Aczkolwiek jestem napływowa. Aha. Do Wielkopolski. Pochodzę z Łodzi. Ojej, no to rozumiem, że już w gminie Dopiewo się tak, zakorzeniłam tam i już moje miejsce. Nie uciekam. Nie zamierzam na razie. Mam małe dzieci i chciałabym, żeby one też poczuły jakieś swoje fajne miejsce na ziemi. Nie chcę ich przenosić. Mhm. Mnie też tam jest dobrze. A Wielkopolska jest dobrym miejscem do wychowywania dzieci? Tak z punktu widzenia mamy bardzo teraz. Dobrym. Bardzo dobrym. Bardzo dobrze mi się tu mieszka. Co prawda nie mam doświadczenia, ponieważ dzieci już urodziłam w Wielkopolsce, ale naprawdę nie mogę niczego narzucić i zarzucić. W gminie Dopiewo aktualnie edukacja bardzo wysoko stoi. Moje dziecko chodzi do nowej szkoły, która została oddana w zeszłym roku. Teraz jest drugi rok, kiedy chodzą tam dzieciaki. Fakt faktem, że ona jest w tej chwili już przepełniona, ponieważ w zeszłym roku chodziło tam 300 dzieci, a dziś chodzi już 450. I w przyszłym roku, kiedy obowiązkowo sześciolatki pójdą do szkoły, pewnie będzie jeszcze gorzej. Ale ja nie jestem z tych, którzy narzekają. I życzę jak najlepiej. Budują się nowe przedszkola, faktycznie. No bo to zapotrzebowanie to w związku z rozwojem samej gminy i z tym, tak, jak pani wspomniała, z napływem ludzi, którzy przyjeżdżają, są młodzi, często mają dzieci. No gmina musi sprostać tym oczekiwaniom, prawda? Oczywiście z rozwojem edukacji i łożeniem na nią wiążą się koszty finansowe. Czyli wszystkie pozostałe dziedziny życia na tym tracą i cierpią. To, że możemy wybudować nową szkołę, że możemy nowe przedszkole, że dofinansowujemy te dzieci, no niestety odbija się na tym, że kolejna wieś nie ma chodnika, ktoś nie ma wyasfaltowanej drogi i przede wszystkim nie ma kanalizacji. I to jest duży, duży problem w naszej gminie, ale to myślę na osobną audycję, mega temat, tak jest pewnie w całej Wielkopolsce, choć chciałabym, żeby to inni sobie radzili z tym lepiej. W końcu mamy XXI wiek i wydawać by nam się wszystkim mogło, że takie rzeczy jak kanalizacja powinny być ogólnodostępne, są miejsca, w których nie. No tak, to jest kwestia przede wszystkim pieniędzy i właściwego zarządzania nimi. No ale to też jest inny temat. Wracając jeszcze do tej liczby mieszkańców u nas na wsi. Mieszkamy na wsi, nie da się tego ukryć. Jesteśmy bardzo atrakcyjnym terenem dla deweloperów. Rok rocznie oddaje się kilkadziesiąt, o ile nie kilkaset nowych mieszkań. Już w planach mają kolejni deweloperzy zasiedlanie nowych mieszkań. Myślę, że w przeciągu kolejnych 10 lat o kolejne 10 tysięcy mieszkańców przybędzie u nas w gminie. Dzieci się rodzi naprawdę na potęgę. Myślę, że samorządy, które zamykają szkoły, mogą nam tylko pozazdrościć. No ale to też właśnie wiąże się z dodatkowymi kosztami. Ale z drugiej strony, jeśli deweloper kupuje grunty, to gmina coś tutaj zarabia. Chyba, że to są grunty prywatne. Te grunty, na których dzisiaj powstają te wielkie osiedla, zostały rozdysponowane już dawno, dawno temu. I głównie były to przekształcone ziemie rolnicze. Czyli zarobili na tym, tak mi się wydaje, tutaj pewności nie mam, głównie ci, którzy uprawiali rolę, czyli lokalni rolnicy. Mhm. Gmina na pewno coś na tym zarobiła, ale ten rozwój mieszkaniówki, nazwijmy to, nie pociąga za sobą rozwoju całej pozostałej infrastruktury. A podatki gdzie płacicie? Tam, gdzie chcemy. To jest tak, że teoretycznie powinno się płacić tam, gdzie jesteśmy zameldowani, tam, gdzie żyjemy. W tej chwili trzeba wskazać w Urzędzie Skarbowym miejsce, gdzie się płaci. Myślę, że u nas byłoby troszkę lepiej, gdyby osoby miały tego świadomość, że te pieniądze, które w podatku oddają na swoją gminę, przekładają się na ich komfort życia. Myślę, że większość osób, które nie płacą u nas podatków, o tym nie wiedzą albo po prostu nie mają czasu tego załatwić. Pani redaktor płaci. No, oczywiście. Słusznie. Proszę brać przykład mieszkańcy Dopiewa. To dla mnie to jest taki mały kamyczek do tego, że tam się dobrze czuję i chcę, żeby było lepiej. Życzę wszystkim, żeby im tak było dobrze i żeby też o tym pomyśleli po prostu. Ile osób pracuje nad pulsem gminy? Kilka, nazwijmy to. Przede wszystkim
ja jestem redaktor naczelny i panuję nad tym wszystkim, biorę za każde słowo odpowiedzialność. Mamy oczywiście osobę, która zajmuje się grafiką i jest bardzo, bardzo wiele osób, które nam pomaga, przesyła materiały, pisze relacje. Tutaj nie sposób ich zliczyć, serdecznie im dziękuję, bo właśnie Pulsowi minął rok i bardzo się z tego cieszę. Gratuluję. Jestem nieprzygotowana, gdybym widziała jakiś tort, fajerwerki. Dokładnie rok temu we wrześniu wyszedł pierwszy numer. Jestem strasznie zadowolona, bo Puls patrzy na gminę oczami mieszkańców. Ponieważ wszyscy, którzy redagują tą gazetę, są jej mieszkańcami i każdemu leży jej dobro na sercu, naszej gminy. Dlatego no, staramy się, żeby pokazywać tutaj tematy czasem może i troszkę niewygodne, trochę nie z tej strony. Ale jesteście takim batem też troszeczkę na tych, którzy są decyzyjni, czy nie bardzo? Oni nie przejmują chciałabym, się? Chciałabym, żeby tak było. Bardzo bym chciała, żeby tak było, żeby się przejmowali. Ale widzę, że niestety władze prowadzą swoją własną politykę i może nie rozwijajmy tego tematu dalej. Jest impreza, o której chcemy porozmawiać. Tak. Jak wcześniej wspomniałam, angażuję się w koło gospodyń wiejskich, czyli integrację tam naszych lokalnych babek. Prowadzimy różne warsztaty. I to nie jest tylko szydełkowanie, powiedzmy, nie, od razu, nie, prawda? Nie, i zaprawy. Absolutnie. No. Znaczy, tym też oczywiście się zajmujemy. Rzecz jasna, bo to jest fajne, relaksujące i pomaga utrzymać gospodarstwo domowe. Taniej, po poznańsku i po dopiewsku, rzecz ujmując. Ale jesteście współczesnymi dziewczynami. Tak, organizujemy spotkania młodych mam, żeby się poznały. Większość z tych kobiet właśnie, które tam mieszkają, są świeżymi naszymi nabytkami. Czyli prowadziły się tam kilka lat temu, wzięły kredyty pewnie ze współmałżonkiem na domek, ewentualnie mieszkanie. I dopiero kiedy urodziły dzieci, zobaczyły, gdzie mieszkają. Dopiero zaczęły się rozglądać, co tu jest i okazało się, że nikogo nie znają. Więc stwierdziliśmy, że fajnie by było, żeby się po prostu poznały. Więc organizujemy różne warsztaty kulinarne. To bardzo fajnie integruje dziewczyny. Właśnie spotkania tych mam z dzieciakami. Naszymi sztandarowymi akcjami jest akcja Ferie w Palędziu, czyli otwieramy podczas ferii zimowych świetlice i wszyscy dobrzy ludzie w okolicy po prostu nam pomagają, żeby dzieciaki, te, których nie stać na wyjazd, nie nudziły się. Po prostu przyszły i miały fajny czas. Nie musiały siedzieć w domu. I drugą akcją to przede wszystkim moja kochana sołtys z Palędzia, Agnieszka Grześkowiak, organizuje bitwę o Palędzie, tudzież pod Palędziem. Przyjeżdżają do nas rycerze już w sobotę 14. Legenda głosi, że w 1331 roku odbyła się w okolicach Palędzia wielka bitwa z krzyżakami. Nie do końca jesteśmy pewni, czy to było pod naszym Palędziem. Ale nam to nie przeszkadza. Ale postanowiliśmy to uczcić. I już trzeci raz zapraszamy do Palędzia rycerzy i wszystkich, którzy chcieliby zobaczyć, jak to tam w tym średniowieczu było. Cała impreza rozpocznie się o godzinie 14:00 koncertem zespołu Sitera Sanctorum w kościele w Dąbrówce pod wezwaniem świętej Urszuli Leduchowskiej. A potem od 15:00 turnieje, pokazy, bitwa o godzinie 18:00. Taka. Bez ofiar, powiedzmy od razu. Ale fajnie będzie. Naprawdę w poprzednich latach rycerze tak porządnie się bawili. Ale wstali potem wszyscy. Tak, tak. Będzie też wioska rycerska. No i KGW będzie tam częstowało wszystkich pieczonymi własnej roboty. Oczywiście ciastami. I smalczykiem z ogórkami kiszonymi. KGW, koło gospodyń wiejskich, bo tak, państwo... Tak, tak, tak. Używam skrótu, przepraszam. Nie, nie, ale ja tak sobie myślę o tych naszych poznaniakach, którzy niekoniecznie należeli kiedyś. Cudowna impreza, tak naprawdę typowo rodzinna, familijna, tak, dla wszystkich. Tak, tak, jak najbardziej. Myślę, że każdy tam coś znajdzie dla siebie. Serdecznie zapraszam, mówię, trzecia edycja. Trzymajmy kciuki, żeby była pogoda. Ma być. To dobrze. A jak nie będzie, to i tak będzie. 14. 14. Najbliższa sobota, tak. Początek, godzina. O 14 koncert, o 15 w Palędziu przy ulicy Leśnej za świetlicą cała impreza. Tak, żeby być już szczegółowym, a jeżeli ktoś jeszcze chce doczytać, to www.palendzie.pl. Tam są wszystkie szczegóły i plakat. Nie boicie się robić takich imprez? A czego mamy się bać? Że nagle się zrobi 40 tysięcy mieszkańców. Palędzie! Chcemy, żeby wszystkim się dobrze nasze Palędzie kojarzyło.
polecała gmina. Naprawdę fajne miejsce, polecam, zapraszam. Fajne szlaki rowerowe są. A jeszcze za tydzień będzie fantastyczny bieg. Będą mistrzostwa gminy w bieganiu i będzie dystans 5 km i 10 km. Organizuje to nasz dopiewski Gosir. Rzecz będzie się działa w lasach Polęcko-Zakrzewskich. Czyli piękne tereny. Pięknie, naprawdę. Naprawdę polecam. Jeszcze zapraszam na plażę w Zborowie i do obejrzenia Pałacu Czartoryskich w Konarzewie. Naprawdę, jest co oglądać, jest co czytać. A jak państwo mają wątpliwość, to na Puls Gminy też można internetowo wszystkie wejść. Szczegóły, tak. Jak najbardziej. Staramy się, żeby po prostu tu nam się żyło lepiej. Tak jak każdemu u siebie. Można też do was spisać kontakt @pulsgminy.pl. Tak, zapraszamy wszystkich, którzy mają coś do powiedzenia, jakiś kłopot do rozwiązania dotyczący naszej gminy. A czy z gminy Palędzie dojedziesz wszędzie? Cały czas? Tak, tak, Palędzie jest wszędzie. Tak, to jest nasze hasło. Ale jeździ też pociąg, komunikacja jest znakomita. Ode mnie z Palędzia, z dworca na dworzec główny jest 15 minut. To szybciej, drodzy państwo, jak czasem dojechać z Ratej albo przejechać w tej chwili ulicę Dąbrowskiego tramwajem. Dokładnie, dokładnie. Także rewelacyjne miejsce do mieszkania. A, no i zapraszamy inwestorów. Tak, to jest bardzo ważne, żeby nam się żyło jeszcze lepiej. Przez 11 są super tereny inwestycyjne, warto skorzystać. Dobrze. Dziękuję najmocniej. Ja również dziękuję i zapraszam i polecamy się w każdej sprawie. 103,4 Blue FM.